z tej strony Lucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównania Motorola Moto G9 z plusem kontra Motorola Moto G50. W Moto G50 Snapdragon 484 GB, w przypadku Motorola Moto G9 z plusem Snapdragon 730G 4 GB. Czyli RAMu tyle samo, jednak równą się procesorami. Tuszy przy teoretycznie, tu wolniejsze, czy tak jakoś to będzie wychodzić, jeżeli chodzi o działanie, sprawdźmy. Oba wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, lecimy. Allegro. Co będzie szybsze? Allegro w G9. AliExpress. Tak samo. Ceneo. Tutaj G50. Zdjęcia. Raczej tu. HBO Go. G50. Ipla. Też G50. Zobaczmy tylko, czy tu mamy jasność na full. Tak, w takich rzeczach jasność na maksa przy okazji. Jak dojadę.pl. G50. Mapy. G50. Player.pl. Też G50. OLX. Jak widać, pyszne.pl. Też G50. Glovo. G50. Sklepy. Też G50. Spotify Fallstart. To jeszcze raz. Spotify. Tutaj G9 z plusem. TapTalk. No też raczej tutaj po lewej. TripAdvisor. No i tu się szybko coś trzeba było naklikać. No trudno. Mniejsza o to. Twitter. G9 z plusem. Uber. Też G9, czy nie, no tu szybciej na G50, wszystko do tego stanu, do pełnego odpalenia. Tutaj wykop dla G9 z plusem i mamy YouTube'a też dla G9 z plusem. Dobra, no. Chyba częściej wygrywała ta, chociaż tu na koniec też G9 parę zdarła radę. Testujemy RAM w obu 4 giga, coś będzie w tym RAMie. Jestem ciekawy, Allegro AliExpress poza. Cena to samo. Zdjęcia to samo. HBO Go też uruchamia się ponownie. Ipla to samo. Jak dojadę, też nie ma w ramie. Mapy to samo. Player.pl to samo. No, 4 giga RAMu. No normalnie szok. Nic, pusto. Zero, to sklepy w końcu w pamięci pozostały. No, lipa straszna. Na ten rok to już takich fonów nie powinno być. Boże, powinno kosztować 100 zł. No, nie kosztują, więc no słabo, słabo. Uber, wykop. No i mamy YouTube'a. YouTube, no. Minimalnie tym YouTube'em chyba G9 z plusem coś tu zrobiła, bo w obu smartfonach tragedia. Dobra, gry. Z grami jak będzie? Jakieś różnice większe, mniejsze? Testujemy, sprawdzamy. Najpierw Asphalt 9. Co nam tutaj pokażą te motorolki. No czekamy, czekamy. Zaraz się coś pewnie dowiemy. G9 z plusem pierwsza. Asphalt 8. Czekamy. Znowu G9 z plusem. Szybsza. Temple Run 2. Przecież dotknęłem cię. Już kolejny raz, gdzie ten ekran dziwnie działa. Temple Run 2.
Motorola G9 z plusem. Subway Surfers. Tutaj jak wyglądać to będzie. Tym razem ta tutaj, czyli G50. Dead Trigger 2. G9. Asphalt Extreme. G9 z plusem. Unkilled. No, czekamy, czekamy. Praktycznie remis. I mamy ostatnie PUBG Mobile. No i tu się nie włączyło. No. Co za... No. PUBG Mobile. No i czekamy. No, widać, że G9 z plusem lepiej wypada, jeżeli chodzi o te gierce. Ale zaraz zobaczymy, czy tutaj też się to potwierdzi. No, widząc chyba po etapie uruchomienia, tak się stanie. No dobra, dajmy im jeszcze, że tak powiem, dojść. No i sprawdzimy jeszcze RAM w grach, czy będzie jakaś różnica, chociaż no nie spodziewam się tutaj jakiegoś szału, bo oba smartfony mają tylko 4 GB RAM-u. G9 z plusem się odpaliła. Pierdyliard reklam. Dobra, nie, no nie zamykam tego, bo miał grać w PUBG na co dzień, to by mnie naprawdę wiadomo co trafiło. No dobra, sprawdzamy RAM, bo w grach szybsza jest G9. Asphalt 8. Też poza RAM-em w obu. Tutaj Temple Run 2 to samo. Subway Surfers to samo. Ale coś mi za okna gdzieś coś wyje, sorry. Tutaj też źle. Strasznie wolne są. I to w którejś G5G chyba z plusem. Ta animacja to jest w ogóle nieporozumienie tego ekranu. To tak zwalnia powrót do pełnego ekranu w tych Motorolach, że no bez przesady. Dobra, no tu w grach, no nie chcę, 4 giga, no nie, każdy na nie, no i tyle. Dobra, no odnośnie jednego i drugiego macie playlistę porównania, możecie zobaczyć je z innymi smartfonami, dzwonek, subskrypcja na dole. No i cóż, no tak wypadły te telefony, że żadnego bym z nich chyba nie chciał, tak naprawdę. No, tyle. Z tej strony UCEK, trzymajcie się ciepło, hej!